Witam. Jesteśmy w budynku po Urzędzie Skarbowym. Niedawno otrzymaliśmy bardzo dobrą dla mieszkańców Jeleniej Góry, dla nas, informację, że ten budynek zostaje przekazany w formie darowizny dla miasta Jeleniej Góry i tu będziemy chcieli zrobić mieszkania niesocjalne, tak jak czasami gdzieś to w przestrzeni publicznej taka informacja jest przekazywana. Chcemy zrobić mieszkania o charakterze komunalnym. Te mieszkania będą w zasobach TBS-u, ale jednocześnie my jako miasto Jelenia Góra będziemy dysponentami tych mieszkań. Tu chcemy, żeby przede wszystkim korzystali z nich młodzi ludzie, którzy zdecydują się, żeby pozostać w Jeleniej Górze, ale też i seniorzy, którzy będą chcieli skorzystać właśnie z takich mieszkań, gdzie będzie centralne ogrzewanie. Chcemy, żeby tutaj była winda, ze wszelkiego rodzaju udogodnień, a dzisiaj mieszkają w trochę bardziej takich warunkach wymagających większego wysiłku. Także myślę, że w ciągu około 2 lat ten budynek zostanie przekazany mieszkańcom Jeleniej Góry na normalne funkcjonowanie jako budynek w zasobach TBS-u, ale z przeznaczeniem jako mieszkanie komunalne.